Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Zapraszam do zatrzymania się nad słowem, które Kościół rozważa w piątek 4 lutego z Ewangelii Świętego Marka z rozdziału 6, wiersze od 14 do 29. Rozpocznijmy je krótką modlitwą. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Z Ewangelii według świętego Marka. Król Herod posłyszał o Jezusie, gdyż jego imię nabrało rozgłosu i mówił: Jan Chrzciciel powstał z martwych i dlatego moce cudotwórcze działają w nim. Inni zaś mówili: to jest Eliasz. Jeszcze inni utrzymywali, że to prorok, jak jeden z dawnych proroków. Herod, słysząc to, mawiał: To Jan, którego ściąć kazałem, zmartwychwstał. Ten bowiem Herod kazał pochwycić Jana i związanego trzymał w więzieniu z powodu Herodiady, żony brata swego Filipa, którą wziął za żonę. Jan bowiem napominał Heroda: nie wolno ci mieć żony twego brata. A Herodiada zawzięła się na niego i chciała go zgładzić, lecz nie mogła. Herod bowiem czuł lęk przed Janem, widząc, że jest mężem prawym i świętym, i brał go w obronę. Ilekroć go posłyszał, odczuwał duży niepokój, a jednak chętnie go słuchał. Otóż chwila sposobna nadeszła, kiedy Herod w dzień swoich urodzin wyprawił ucztę swym dostojnikom, dowódcom wojskowym i osobistościom w Galilei. Gdy córka tej Herodiady weszła i tańczyła, spodobała się Herodowi i współbiesiadnikom. Król rzekł do dziewczyny: proś mnie o co chcesz, a dam ci. Nawet jej przysiągł: dam ci o co tylko poprosisz, nawet połowę mojego królestwa. Ona wyszła i zapytała swą matkę: o co mam prosić? Ta odpowiedziała: o głowę Jana Chrzciciela. Natychmiast podeszła z pośpiechem do króla i poprosiła: chcę, żebyś mi zaraz dał na misie głowę Jana Chrzciciela. A król bardzo się zasmucił, ale przez wzgląd na przysięgę i na biesiadników nie chciał jej odmówić. Zaraz też król posłał kata i polecił przynieść głowę Jana. Ten poszedł, ściął go w więzieniu i przeniósł głowę jego na misie. Dał ją dziewczynie, a dziewczyna dała swej matce. Uczniowie Jana, dowiedziawszy się o tym, przyszli, zabrali jego ciało i złożyli je w grobie. Święty Marek redaguje tak Ewangelię o Jezusie Chrystusie, Synu Bożym, że bardzo dużo uwagi poświęca uczniom. Uczniowie są cały czas z Jezusem od momentu, kiedy zostali powołani do męki. I właśnie w 6 rozdziale czytamy o rozesłaniu uczniów. Idą na pierwszą misję, idą po dwóch. Wtedy, kiedy uczniowie są w tych różnych miejscach, gdzie zostali posłani przez Jezusa, święty Marek opowiedział nam o męczeństwie Jana Chrzciciela. Jezus wtedy nie naucza, nie czyni niczego bez uczniów. Oni są świadkami wszystkiego, jak to zostanie potem powiedziane. Więc prowadzi nas święty Marek niejako na dwór królewski, dwór, gdzie żyje Herod, który jest królem zależnym od Rzymian, ale właśnie ma swoje jakieś możliwości, przywileje, ma jakąś władzę ograniczoną, ale ona istnieje. Kto jest głównym bohaterem tego słowa, które dzisiaj słyszymy? Zacznijmy od tej odpowiedzi najgłębszej.
bohaterem jest osoba Jezusa, bo z Jego powodu rodzą się te pytania i próby odpowiedzi, kim On jest, wiadomość o czynach Jezusa, o Jego nauczaniu, o znakach, które zostawia. Ta wiadomość rodzi pytania, kto, z kim mają do czynienia. Czy jest to prorok? Herod ma tutaj swoją intuicję, swoje rozumienie, swoją interpretację osoby Jezusa. Ale to właśnie Jego obecność, Jego życie, Jego dzieła rodzą te pytania. Los Jana Chrzciciela mówi o losie Jezusa. Tak jak Jego świadectwo prawdzie zostało odrzucone, został zgładzony, ścięty w więzieniu, podobnie zostanie odrzucone świadectwo Jezusa, zostanie odrzucony przez lud ukrzyżowany. Czyli droga Jana, Jego życie zapowiada drogę Jezusa. Ale dużo uwagi święty Marek poświęca Herodowi. Przyglądnijmy się właśnie tej postaci. Na pierwszy rzut oka Herod jest bardzo daleki od nas. Nie jesteśmy w takiej roli kogoś, kto dysponuje taką władzą. Może też nie mamy tej historii, jaką przeżywa Herod, że bierze za żonę swoją bratową wcześniej. Nie, że to nie były... Nie, to w tym nie jest nam bliski Herod. Ale popatrzmy na ten świat wewnętrzny, który możemy poznać. Najpierw niepokój. Na tą rzecz chciałbym zwrócić uwagę. Myślę o tym, w jaki sposób Herod interpretuje postać Jezusa. To Jan, którego kazałem ściąć, powstał z martwych i dlatego moce cudotwórcze działają przez niego. Tak sobie to wyjaśnił, skąd tak wyjątkowe działanie. Ale zwróćmy uwagę, że w tym zdaniu jest ogromny lęk, niepokój, wyrzut sumienia, który odzywa się w Herodzie. Wraca jakby ta historia, z jednej strony już zamknięta, Jan nie żyje, został pochowany, uczniowie zabrali jego ciało i pochowali je w grobie, złożyli je. Ale właśnie ciągle jego osoba niepokoi Heroda, ciągle odczuwa niepokój, tak jak wtedy, kiedy go słuchał. Odczuwał niepokój, ale słuchał go chętnie. Teraz, kiedy wraca mu taka myśl, że to na pewno Jan Chrzciciel znowu żyje, to ona wraca jako lęk przed tym, że znowu będzie dręczony, znowu będzie oskarżany, znowu nie będzie miał spokoju, nie da mu tego spokoju Jan. Zwróciła się we mnie taka myśl, że żyjemy w takim czasie, w którym bardzo wiele osób odchodzi, może naszych bliskich, z tej racji, że obostrzenia uniemożliwiają odwiedziny chorych w szpitalu. Może czasem zabrakło nam takiej okazji, możliwości, czasu na to, żeby z tymi osobami bliskimi, czy sąsiadami, czy jeszcze kimś innym, jeszcze porozmawiać, jeszcze coś dopowiedzieć, może coś wyrównać, przeprosić, naprawić zło. I bywa, że taki niepokój, właśnie, że ci zmarli będą nas niepokoić, że będą wracać, że będą przychodzić właśnie jakoś nam to życie utrudniać. On czasem żyje w sercu. Mam wrażenie, że jest to taki lęk, który przykrywa działanie sumienia. Czyli sumienie sygnalizuje dobro, zło, a to jest taki lęk, że wróci do mnie, że mnie zaatakuje zło, które wyrządziłem komuś innemu. I że to zło zza światów jest takie, którego człowiek nie jest w stanie ani przewidzieć, ani się temu przeciwstawić. Po prostu jest wobec niego bezbronny. Chrześcijanie nie muszą żyć w taki sposób. Istnieje droga dopełnienia jakiegoś braku, chociażby w formie modlitwy za zmarłych.
istnieje droga naprawienia krzywdy. Jeśli nie wobec tej osoby, to wobec innych, jej bliskich. Nie musimy żyć w lęku. Nie musimy żyć w takim strachu, że wróci do nas zło. Wróci do nas jakaś zemsta. Druga rzecz z analizy tej postaci, z takiego przyglądania się Herodowi. Herod, który staje wobec decyzji, którą potrzebuje podjąć. Spotkałem dwie interpretacje jego osoby. Jedna, że mówi o tym, że Herod, no właśnie te słowa, że chętnie słuchał, odczuwał lęk. Herodiada chce go zgładzić, ale Herod go broni. To taki rys jego osoby czy zachowania, tego jaką przyjmuje postawę, który wyraża się w tym, gdzieś w głębi serca potrzebuje świadka, potrzebuje prawdy. Nawet jeżeli się do niej nie dostosowuje, to jej szuka. To prawe, uczciwe. To zdrowa część w nim, jak najbardziej. Ale druga interpretacja mówi o tym, czego słowo wprost tutaj nie wyraża, że cała ta historia ze śmiercią Jana była taką ukartowaną, przygotowaną przez Herodiadę i przez Heroda również. I że wtedy te słowa, dam ci wszystko, o co poprosisz, o co chcesz, to dam ci. Nawet dam ci, o co tylko poprosisz, nawet połowę mojego królestwa. Tak jakby dawał sygnały, jeśli nie tej młodej Salome, to Herodiadzie, że właśnie teraz może poprosić, a on będzie zaskoczony, a on, ponieważ dał słowo, to już nie może się z niego wycofać. Nie wiem, która z tych interpretacji bardziej nam przybliża Heroda. Nie chodzi o to, żebyśmy go oceniali, ale popatrzmy na to zderzenie, wobec którego Herod, w którym się znalazł. Są dwie wartości. Jest dane słowo, to jest wartość. Słowo dane przez króla, to jest wartość. Nawet duża, nie najwyższa. I jest ludzkie życie, które jest świętością, śmierć, na którą Jan nie zasłużył. Został uwięziony, ale nie za przestępstwo, którego się dopuścił, ale dlatego, że mówił królowi prawdę. Dlatego, że mu zwracał uwagę. Upominał go. Herod zgodził się spełnić życzenie tej dziewczyny, życzenie Herodiady. Na wiele lat na pewno będzie w pamięci tej dziewczyny pięknie tańczącej, może też uwodzącej w tańcu, mającej swój urok, może swoją urodę, też jakąś zgrabność, powabność. Pozostanie taka świadomość, że poprosiła o śmierć kogoś jako nagrodę za taniec. Ale wróćmy do Heroda, bo to bardziej sprawa właśnie Herodiady. Ta prośba i to, że obciąża ta śmierć właśnie Salome. Wróćmy do Heroda, bo w jego sytuacji musiał wybrać przez wzgląd na biesiadników, na dane słowo, na przysięgę, zasmucił się. Ten smutek nie przerodził się w decyzję, która stawałaby w obronie życia. Nawet kosztem tego, że jego słowo nie zostało dotrzymane. To w tej chwili nieważne. Ale Herod idzie za tym, za tymi deklaracjami. Dam ci, o co tylko poprosisz. Taki jest wspaniałomyślny, taki szarmancki, taki wielki, z gestem. Ten gest obraca się przeciwko Janowi. Jan umiera, bo takie dopełnienie jego drogi zaplanował Bóg. Jest świadkiem, jest przyjacielem oblubieńca i kiedy Jezus się ujawnia, Jan odchodzi. Usuwa się, w końcu zostaje uwięziony i zabity.
Z jednej strony znowu to Herod jest tym, który kieruje tymi wydarzeniami, a Bóg wypełnia swoje zamiary. Największy spośród narodzonych z niewiast. Jego życie kończy się męczeństwem. Popatrzmy na te dylematy, z którymi, na te rozterki, na pytania, z którymi mocuje się Herod. Zwróćmy uwagę na te pytania, które dotyczą nas, nurtują w naszych sercach. Są pytaniami, z którymi może czasem chodzimy. Co decyduje o tym, jaką drogę wybieram? Jaka wartość przeważy? Może to są trudne decyzje między dwiema wielkimi wartościami, a może czasem między czymś, co jest bez znaczenia, co jest krótkie, krótkotrwałe. Może czasem te decyzje rodzą się zupełnie wbrew sumieniu, wbrew przykazaniom, wbrew Bożemu prawu, wbrew Ewangelii. Ze względu na co takie decyzje są podejmowane? Co mnie kieruje? Herod się kieruje danym słowem i tymi, którzy byli świadkami tych jego słów. Herod przypomina mi taką postać we mgle, która nie widzi kierunku, która się miota, która, jeśli te słowa dobrze rozumiem, nosi w sobie jakąś szlachetność, prawość. To nie jest ktoś, kto chce zła, a jednocześnie jest tak uwikłany w zło, że ostatecznie odrzuca pomoc, odrzuca ten głos prawdy, który go prostuje, który go porządkuje. Prośmy o to, by naszemu życiu towarzyszyło takie światło, żeby nam nigdy nie zabrakło tych, którzy będą przypominali nam prawdę, będą nas upominać, jeśli trzeba. I prośmy o to, żebyśmy właśnie w tym z łaską Bożą wybierali drogę życia, drogę prawdy, żebyśmy nie nieśli śmierci, nikogo życia nie pozbawiali. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Z Panem Bogiem.